Szanowni Państwo, ubiła godzina piąta z kilkoma minutami. Myślę, że to jest najlepszy moment, żebyśmy rozpoczęli dzisiejszy wykład, co też niniejszym czynie oficjalnie rozpoczynając dzisiejszy wykład. Szanowna Pani Profesor, szacowni goście na sali, Panie i Panowie, również będący z nami online przed ekranami swoich komputerów, mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykładzie Pani Profesor Sławomiry Wronkowskiej poświęconemu Panu Profesorowi Zygmuntowi Ziembińskiemu, któremu dedykowana została ostatnia książka autorstwa Pani Profesor pod tytułem Zygmunt Ziembiński – Gandhi, wydana w ramach serii Magistri Nostri profesorowie Wydziału Prawa Poznańskiego Uniwersytetu. Jako dziekan Wydziału podjąłem decyzję, aby po kilkuletniej przerwie wznowić wydawanie owej serii, za której redakcję odpowiada pan profesor Andrzej Wulczyński, dyrektor Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz organizator również dzisiejszej małej wystawy towarzyszącej wykładowi pani profesor. Dotychczas, szanowni państwo, w serii ukazało się 12 tomów. Zaprezentowane zostały w nich sylwetki badaczy, których praca i zaangażowanie w sposób istotny wpłynęły na budowę prestiżu Poznańskiego Wydziału Prawa i Administracji w okresie jej przeszło stuletniej historii istnienia. Najnowszy tom poświęcony został właśnie panu profesorowi Zygmuntowi Ziembińskiemu. Dodam przy tym, iż ukazał się on zarówno w formie tradycyjnej, drukowanej, jak i w formie elektronicznej w ramach tzw. wolnego dostępu, który umożliwia pobranie książki każdemu o zainteresowanej osobie. Tom autorstwa pani profesor Sławomiry Wronkowskiej poświęcony został życiorysowi i dorobkowi naukowemu wybitnego teoretyka prawa, twórcy Poznańskiej Szkoły Teorii i Filozofii Prawa, który całe swoje życie naukowe związał z naszym wydziałem. Niech mi będzie wolno w tym miejscu przytoczyć słowa opisujące osobę pana profesora, cytując je za stroną internetową Zakładu Teorii i Filozofii Prawa. Cytuję. Pan profesor Zygmunt Ziembiński zajmował w społeczności akademickiej pozycję szczególną. Decydował o niej w równym stopniu dorobek badawczy, postawa człowieka niezależnego, jak i to, że o wyznawanych ideałach zaświadczał swoim życiem. Teorię prawa uprawiał neutralnie, wręcz demonstracyjnie odżegnując się od ideologii. Nie ulegał także zmieniającym się modom naukowym i panującym w środowiskach naukowych stereotypom. Niezależnie od nich konsekwentnie rozwijał swój paradygmat. Ogromną wiedzę łączył z niespotykaną gotowością dzielenia się z nią z innymi. Należał do rzadkiej kategorii nauczycieli z powołania. Łączenie kompetencji logika, socjologa i etyka pozwalało mu uprawiać teorię prawa jako dyscyplinę integrującą nauki prawne, a także zakreślić i urzeczywistniać imponującą wizję unowocześnienia polskiego prawoznawstwa oraz program wszechstronnej edukacji prawniczej młodzieży. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, jako dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu chciałbym wyrazić satysfakcję, iż spotykamy się dziś w tym wyjątkowym miejscu, aby przypomnieć dokonania i życiorys pana profesora Zygmunta Ziembińskiego. Wyjątkowość miejsca, auli, w której się znajdujemy, wynika także z jej nazwy, nadanej w 2013 roku z inicjatywy absolwentów i uczniów pana profesora. W auli im. Zygmunta Ziembińskiego wymurowana została również, jak Państwo zobaczycie, tablica pamiątkowa ku czci pana profesora. Kończąc, chciałbym podziękować pani profesor za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia dzisiejszego wykładu, a państwu za liczne przybycie. Pani profesor, oddaję głos. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, o profesorze Zygmuncie Ziembińskim, znanym w całym środowisku akademickim Poznania jako Gandhi, wiemy niemało. Wiemy, że był wybitnym uczonym, obdarzonym talentem i intuicją badawczą. Wiemy, że obejmował swoimi naukowymi zainteresowaniami nie tylko teorię prawa, a więc dyscyplinę, której się poświęcił, ale także etykę, socjologię i metodologię nauk, że był wybitnym nauczycielem akademickim, wspominany przez wszystkich właściwie absolwentów,
Nie można spotkać absolwenta Wydziału Prawa, który by nie mówił o Ziembińskim albo jeszcze częściej o Gandhi. Niektórzy wspominali go oczywiście bez entuzjazmu, ponieważ zepsuł im wakacje. Często bowiem trzeba było poprawiać egzamin z logiki. Był wymagającym egzaminatorem. Ale ci, którzy lubili studiować, uważali, że był jak do ramy przyłóż, opiekuńczy i chętny do pracy z nimi. Wiemy też, że był autorem ponad 19 rozmaitych skryptów i podręczników akademickich, poradników, zestawów do ćwiczeń, a także konstruktorem rozmaitych pomocy naukowych. Ci, którzy go pamiętają jeszcze, wiedzą także, że Zygmunt Ziembiński był nie lada oryginałem. Był wysoki, prawie dwumetrowy, chudy, z bardzo charakterystyczną twarzą i bardzo żywą mimiką. Zakosztował za młodo aktorstwa i chętnie czynił z tego użytek. Bardzo trudno jest opisać jego niezwykłą osobowość. Był inny niż wielu profesorów, odległy od takiej typowej profesorskiej etykiety. Może więc zamiast silić się na opis, kilka scenek charakteryzujących Ziembińskiego jako człowieka. Najpierw może podzielę się z Państwem moim pierwszym spostrzeżeniem. Otóż jest upalny lipcowy dzień, piszemy egzamin wstępny z historii, egzamin wstępny, bo ubiegamy się o przyjęcie na Wydział Prawa. Egzamin trwa 5 godzin. Jest żar taki jak dzisiaj, okna są pootwierane, jesteśmy pełni emocji, ledwie żywi. I wtedy wchodzi na salę taki niestarannie, powiedzmy, ubrany człowiek, trzyma wiadro pełne wody, trzyma kubek i chodzi między rzędami i pyta, czy ktoś chciałby się napić, bo przecież jest gorąco, a egzamin jeszcze będzie trwał 2 godziny. No to taka scenka o Ziembińskim opiekuńczym. Nawet też Ziembińskiego, który nie chodził po korytarzach Collegium Juridicum, tylko wielkimi susami biegał po tym korytarzu, wyciągając do tego czy innego wielką dłoń, witając się z nim, potem żegnając się raz i drugi, trzeci, bo zapominał, że się już pożegnał, rzucając jakąś uwagę, a o tym, że powódź w Pakistanie, a o tym, że nie zgadza się z koncepcją optatywów Łopałka i jeszcze jakieś inne, pozostawiając tego, do którego mówił, w wielkim zakłopotaniu, bo już szedł dalej i coś innego gdzieś w innym miejscu głosił. No to Ziembiński, roztargniony, wydawałoby się, że niezorganizowany, a przecież wiemy dokładnie, że bardzo baczny obserwator. Jest też Ziembiński, który pojawia się od czasu do czasu w akademiku, jak są chorzy jego studenci, albo wtedy, kiedy jest, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i wie o tym, że niektórzy studenci samotnie zostają w akademiku i tam będą spędzali święta. Jest też Ziembiński uszczypliwy, złośliwy, dowcipny, który bierze udział w konferencji. Jak referat jest długi i nudny, to zaczyna się kręcić, zaczyna stroić miny. Uwaga słuchaczy zaczyna koncentrować się na Ziembińskim, ale nie na referencie. I wreszcie takim szeptem, który paraliżuje całą salę, ma być przez wszystkich słyszalny, skądinąd mówi, a ile to wieloryb musi wody wypluć, żeby mu trochę planktonu zostało na języku. To Ziembiński nigdy nie powie, że panie kolego, to był długi referat, przydługi, niestaranny. Nie, zawsze musi charakteryzować to, spuentować to w jakiś szczególny zupełnie sposób. Zaznałam tego sama, kiedy pisałam pracę magisterską i bardzo się borykałam z podstawowym pojęciem prawoznawstwa, mianowicie pojęciem obowiązywania prawa. Szłam do profesora i mówiłam, że nie mogę sobie tym poradzić. A profesor mówił, no do wszystkich studentów mówił po imieniu. Mówił, wiesz Sławka, to tak jest z nogi na nogę, no tak z nogi na nogę się kołyszemy. Wracam do domu, myślę, co to może znaczyć. Wracam po tygodniu, a profesor mówi, wiesz Sławka, to właściwie trzecia noga by tu była potrzebna. No i rzecz polega na tym, że Ziembiński widział 3 różne pojęcia obowiązywania prawa. To miał być wykład na temat etycznej, fizjologicznego uzasadnienia obowiązywania prawa i na temat obowiązywania prawa pojmowanego jako efektywność prawa. No ale to zrozumiałam to dopiero znacznie, znacznie później. I łatwo go więc było słuchać. I te jego podpowiedzi były raczej takie, że zmuszały do bardzo intensywnego myślenia niż że dawały odpowiednie rozwiązanie.
To tylko taki rzut kilku scenek z tego, jaki był Ziemiński. A teraz o swoim życiu sam Ziemiński powiedział kiedyś w wykładzie tak. Życie układało mi się tak, jak Żydom przejście przez Morze Czerwone. Wielokrotnie udało mi się wyjść z opresji. Urodził się w 1920 roku w Warszawie. Jego ojciec był doktorem psychologii, który przez 3 lata pracował jako kierownik biblioteki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a matka Maria Zromiszewskich była malarką. Wychowywał się więc w domu inteligenckim, katolickim, patriotycznym, takim, w którym się rozbudzały ambicje dzieci. Czytało się jemu, jego starszej siostrze, książki, uczono francuskiego, prowadzono na lekcje gimnastyki wtedy, kiedy się okazywało, że nie są dzieci dość sprawne. W 1938 roku zdaje Ziemiński maturę w prywatnym liceum Stanisława Kostki w Warszawie. Ma głowę pewną pomysłów, jak i co studiować, ale najpierw zgłasza się jako ochotnik do pierwszej dywizji Legionów Piechoty w Wilnie. Rozpoczyna służbę wojskową i po kilku miesiącach jest z niej zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Wojna, podobnie jak wielu innym, niweczy wszystkie jego plany. Wraca do Warszawy, pracuje przez krótki czas jako robotnik, a potem tuła się przez całą okupację w Kieleckim i w Radomskim, pracując w różnych majątkach, oficjalnie jako księgowy, ale oddając się tajnemu nauczaniu i rychło angażuje się w ruch oporu. Zmienia miejsca zamieszkania ze względu na to, że zagrożony jest uwięzieniem i w 1944 roku widzimy go w oddziale leśnym Armii Krajowej, oddziale Pasieka, dowodzonym przez Szymona Zarembę. Dowódca Szymon Zaręba tak o Ziemińskim w swoich wspomnieniach pisze. Zrobiłem z niego kwatermistrza, a poza tym miał też odpowiadać za propagandę. Był w tym absolutnie doskonały. Codziennie słuchał BBC i przygotowywał ulotki informacyjne, w których nie tylko referował wiadomości, ale także dodawał swoje własne komentarze i krótkie historyjki z naszego obozowego życia i powiatu. Było to wyjątkowo dobrze napisane, zazwyczaj w zabawny sposób. I stanowiło ogromną podbudowę naszego morale. W końcu listopada 1944 roku oddział Pasieka zostaje rozwiązany. Ziemiński udaje się do Kielc, gdzie ma rodzinę i rozpoczyna pracę jako hydraulik i jednocześnie podejmuje studia. Mówił potem po latach, że ci, którzy zostali w lesie, to podróżowali daleko. On tymczasem zdaje szybko pierwszy egzamin prawniczy przed Komisją Kulowską i przenosi się do Poznania. Jego dom rodzinny w Warszawie nie istniał. Rodzice nie żyli. I siostra, którą aresztowano i wywieziono do Ravensbrück, nie wróciła z obozu koncentracyjnego. Ziemiński więc był sam i wybrał Poznań między innymi dlatego, że Uniwersytet Poznański najszybciej otworzył młodzieży możliwości studiowania po wojnie. Tutaj szybko zdaje kolejne egzaminy prawnicze, kończy studia prawnicze w 1947 roku. Wcześniej jeszcze rozpoczyna jednocześnie studia na Wydziale Filozoficznym. I w 1949 roku Ziemiński otrzymuje stopień magistra w zakresie filozofii, w zakresie socjologii. Przenosząc się do Poznania, angażuje się jednocześnie bardzo aktywnie w działalność Caritas Academica. Tam spotyka przyjaciół na całe życie, jest aktywnym uczestnikiem tej organizacji i podejmuje się pewnych zadań, które są dla niego bardzo typowe. Opowiadał nam później, że przecież ci chłopcy i dziewczęta wracający z wojny dawno nie pamiętali szkoły, a w ogóle nie widzieli nigdy uniwersytetu. Trzeba więc było im poradzić. I tak na przykład radzi im w tym słynnym vademecum akademickim, które napisał. Profesorom należy się twój szacunek, oparty nie na adoracji społecznego wyróżnienia, ale na czci dla ich wieloletniej, żmudnej, ofiarnej pracy. Nie ma zwyczaju
powstawania z miejsc w chwili wejścia profesorów do sali wykładowej. Wypada jednak natychmiast przerwać wszelkie rozmowy i się uciszyć. Albo podaje też rady w zakresie spraw osobistych. Pisze tak. Gdy jesteś już bliski osiągnięcia życiowej samodzielności, nie szukaj towarzysza życia na balu, lecz w pracowni. Nie na wizytach, lecz na forsownej wycieczce. Nie wiemy, gdzie pan profesor Ziembiński poznał panią Felicję, ale wiemy, że w 1949 roku żeni się i po 10 latach tułaczki ma w Poznaniu dom, dobrze urządzony, bardzo serdeczny, z opiekuńczą żoną, która wszystko robi przez całe lata, żeby Zygmunt, jak mówi, miał dobre, spokojne warunki do pracy. A profesor umiejętnie z tego korzysta. Cały czas pobytu w powojennym Poznaniu to jest okres wielkiej dla profesora biedy. Żyje z dorywczych prac, z korepetycji, udziela korepetycji rodzinie, w której wynajmuje pokój, znaczy dzieciom gospodarza, u którego wynajmuje pokój, pisze sztuki teatralne. Oczekuje się nawet tego, że sztuka, jego sztuka pod tytułem Młodzi zostaje wystawiona. Występuje w teatrze. No i klepie cały czas biedę. Po latach mówił do nas, niepewnie się czuję, jak w domu nie ma małego zapasu mąki, kaszy i cukru. I tak wspomina ten czas profesor Andrzej Stelmachowski, profesora, serdeczny bardzo przyjaciel. Pisze tak, obydwaj klepaliśmy wówczas biedę. Z tym, że on odnosił się z tą biedą wręcz ostentacyjną nonszalancją. Sam kiedyś mówiłeś, jeśli niesiesz buty do szewca, to nie musisz wtykać palca do dziury w podeszwach prześwitujących na wylot, żeby każdy mógł podziwiać. Ale przy tym wszystkim miał zdumiewającą pogodę ducha i połączoną z autoironią i niezwykłą wprost dobrocią. Swoimi wybitnymi wynikami w nauce Ziembiński zwraca uwagę profesorów wydziału i rychło wielki Czesław Namierowski proponuje mu zatrudnienie. Najpierw na 2 lata jako wolontariat, a potem jako asystent i starszy asystent. W 50 roku robi doktorat, w 55 zostaje docentem, w 62 profesorem nadzwyczajnym, w końcu 69 profesorem zwyczajnym. Powiedzieć można dość szybko. Niebawem skończy 50 lat, a przecież 5 z górą lat odebrała mu wojna. Wygląda na to z tych dat, że jego praca na uniwersytecie toczy się harmonijnie i bez kłopotów. Ale byłoby to spostrzeżenie wysoce niesłuszne. Pierwszym, myślę, wielkim zawodem, który spotyka Ziembińskiego, jest rok 1960. Wtedy Czesław Znamierowski odchodzi na emeryturę. Jedynym samodzielnym pracownikiem nauki jest wtedy w katedrze Zygmunt Ziembiński. I wydaje się, że jest Ziembiński naturalnym kandydatem na to, żeby objąć katedrę. Nie otrzymuje jej jednak. Katedra przez 2 lata pracuje pod kuratelą pana profesora Alfonsa Klawkowskiego. W tym czasie habilitację robi Adam Łopatka i obejmuje kierowanie katedry. Teraz potem w katedrze wydzielono Zakład Teorii Państwa i Prawa, którym kieruje Adam Łopatka, a potem po latach Janusz Romul, oraz tworzy się maleńką pracownię prawniczych zastosowań logiki. Nikogo jeszcze w tej pracowni nie ma. Ziembiński jest sam i będzie ją z trudem budował. Po kilku latach niektórzy powiedzą, że stworzył oryginalną pracownię, ale sam Ziembiński powiedział, cytuję, wypuścili mnie z tą logiką na boczny tor. Musiał zmienić zainteresowania naukowe, ale przede wszystkim powierzono mu wyłącznie nauczanie logiki, nie teorii prawa, nie wstępu do prawoznawstwa, ale logiki. I przez długie lata tylko i wyłącznie logiki nauczał. Myślę, że to było dla niego bolesne doświadczenie, ale profesor się nie miał zwyczaju, żeby się żalić. Jego pozycja na uniwersytecie daje się opisać, biorąc pod uwagę 2 różne punkty widzenia. Od
Otóż Ziembiński jest człowiekiem, który jest bardzo krytyczny wobec politycznej rzeczywistości. Jest człowiekiem, który, no, delikatnie mówiąc, nie sprzyja ani ideologii, ani programowi panującej partii. Jest bardzo silnie związany z Kościołem. Jest niezależny i niechętny, właściwie niechętny, to też jest źle powiedziane. Jest człowiekiem, który nie zabiega i nie zamierza korzystać z jakichkolwiek korzyści, które mogłaby mu oferować władza. Nie jest więc skłonny do żadnych kompromisów. I to władze partyjne, uczelni wiedzą doskonale. Radwański powiedział kiedyś, no, oględnie mówiąc, reżim nie lubił Ziembińskiego. Z drugiej strony, Ziembiński krótko wyrasta na wybitnego profesora. Staje się autorytetem naukowym. Jednocześnie znakomicie pracuje ze studentami. Jest nadzwyczaj ceniony. Jest więc trudnym orzechem do zgryzienia dla władz politycznych uniwersytetu, bo nie można mu nic zarzucić. Jego pozycja jest nadzwyczajna, naukowa, dydaktyczna, a jednocześnie jest ciągle niepewny. Pozostaje pod opieką służby bezpieczeństwa, wie o tym, ale też nie opowiada o tym zbyt często. Zatem można powiedzieć, że pozostaje poza oficjalnym, urzędowym nurtem życia uniwersyteckiego. Nie spotykają go wyróżnienia, nie sprawuje żadnych funkcji, zresztą nie zabiega o te funkcje. Jest natomiast wielkim autorytetem. Do Ziembińskiego przychodzi się poradzić w sprawach naukowych. Jak był problem, poważny problem naukowy, szło się do Ziembińskiego, żeby podyskutować. Do Ziembińskiego przychodzi się poradzić w sprawach moralnych. Do Ziembińskiego przychodzi się poradzić w sprawach obywatelskich. A zatem ma znakomitą pozycję, a jednocześnie nie ma uznania. Nie ma oficjalnego uznania. I tak to trwa właściwie do czasu wybuchu Solidarności. Profesor angażuje się bardzo silnie w ruch Solidarności. Obejmuje funkcję szefa koła Solidarności na wydziale. Jest przecież nie młody. Poddaje się głosowaniu, bardzo kłopotliwemu głosowaniu dla niego. Mówił potem, chciałem, żeby ci młodzi rozgorączkowani z Solidarności nie przesadzali. Więc przyda im się moja wapienna woda na rozgorączkowane głowy. Jest człowiekiem, który wyraźnie współpracuje ze studentami, z NZS-em, wspiera działania studentów, bierze udział w strajku, wygłasza wykłady w Kościele Dominikanów, ale wygłasza wykłady również w rozmaitych zakładach pracy. Kiedy wybucha stan wojenny, pomaga zabezpieczać materiały Solidarności i przez okres stanu wojennego jest wielkim wsparciem dla tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Czasami dochodzi do sytuacji zabawnych. Pamiętam taką scenę, kiedy w okresie stanu wojennego przysłano do dziekanatu całą porcję ciepłej bielizny. I powstał dylemat, korzystać z tego, czy nie korzystać. Wszak to dar władzy. Delegacja młodych poszła do Ziembińskiego. Ziembiński zapytał, a ciepłe? Ciepłe, no to brać. I wtedy bez większego dylematu młodzież wydziałowa skorzystała z tego daru. Wyróżnienia spotykają Ziembińskiego późno. Staje się już w Nowej Polsce członkiem, korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Rady Legislacyjnej powołanej przez Mazowieckiego jako prezesa Rady Ministrów. Bierze udział w pracach Komisji Senackiej przygotowującej projekt Konstytucji. Zostaje odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest redaktorem naczelnym Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego. Dostaje więc późno to, na to ciężko przez 40 lat pobytu na uniwersytecie zapracował. Pierwsze praca Ziembińskiego, pierwsza jego praca, to jest praca ze studentami. Wspomniałam już, przez 2 lata prowadził jako wolontariusz zajęcia, a potem jako asystent. Czesław Namierowski szybko poznał się na talencie Zygmunta Ziembińskiego.
Był bowiem Dziwiński utalentowanym, nadzwyczajnym zupełnie nauczycielem. Oddawał się pracy pedagogicznej z pasją i z wielkim zapałem. Gdybym miała powiedzieć, co takiego było w tej pracy dydaktycznej, wychowawczej Ziemińskiego najważniejszego, to powiedziałabym, że może po pierwsze to, że był nadzwyczaj uważny. To znaczy studenci go interesowali. On lubił dowiedzieć się o każdym, skąd przychodzi, co zamierza, jakie są jego plany. Nie przechodził korytarzem, tak od, mówiąc dzień dobry studentowi, który się kłania. Zawsze się zatrzymał, o coś zapytał, najczęściej zganił, bo rzadko kiedy Ziemiński chwalił. Zresztą nie umiał tego robić, robił to dosyć nieporadnie. Całą serdeczność, którą miał dla bardzo wielu studentów, okazywał w taki sposób, no, mocno powiedziałabym, zawoalowany. Mówił, no będą z ciebie ludzie, no, ale może ci wyjdzie ta praca, Sławka. Tak, ale nic lepszego nie można było przez długie lata od profesora usłyszeć. Nie komplementami zjednywał sobie młodzież. Więc najpierw to, że był bardzo uważny i lubił młodzież, interesował się młodzieżą. Zachowywał się tak, jakby był gospodarzem w wielkim domu, do którego przychodzą młodzi ludzie, a on chce, żeby ci ludzie nie czuli się anonimowo, żeby się poczuli dobrze, żeby poczuli się tak, że ktoś jest z tych starszych, który ich w ogóle zauważa. Które myślę, że o profesorze jako o wybitnym dydaktyku świadczyło to, że nie szczędził czasu dla studentów. Ilekroć trzeba było z nim porozmawiać, zrobić repetytorium, powtórkę, po raz trzeci przeczytać projekt pracy magisterskiej, Ziemiński się nie wahał. Nie było dla niego obowiązków ważniejszych niż pomoc młodym ludziom. No i wreszcie jeszcze jedno. Miał niespotykany zupełnie dar dzielenia się z innymi tym, nad czym sam pracował. To nie był profesor, który potrzebował audytorium, przed którym wygłosił wykład, patrząc jak audytorium z zachwytem go słucha. To był taki profesor, który każdemu chciał coś powiedzieć, bo może to, o czym właśnie on teraz myśli, czy pracuje, może zainspiruje jakiegoś studenta, może zainspiruje jakiegoś młodego pracownika naukowego. W związku z tym wyjątkowo był szczodry i obdzielał nas wszystkich swoimi myślami. A przy tym wszystkim jeszcze cała robota dydaktyczna Ziemińskiego była głęboko przemyślana. Mówiłam już o tym, że przecież swoimi zainteresowaniami naukowymi i kompetencjami naukowymi obejmował teorię prawa, logikę, socjologię, etykę. Mówił, trzeba uczyć studentów prawa, logiki, ponieważ prawnik musi umieć sprawnie i poprawnie myśleć. Musi umieć też precyzyjnie formułować swoje myśli i dobrze analizować teksty. Mówił, prawnik powinien trochę znać socjologię, bo prawo ma działać. Prawnik będzie podejmował decyzje, wydawał wyroki, decyzje administracyjne. Jego wyobraźnia musi objąć to, jak to będzie działało. I socjologia trochę mu w tym pomoże. Wreszcie mówił, prawnik jest konfrontowany z trudnymi problemami moralnymi. Musi dokonywać wyborów. W związku z czym trzeba, żeby trochę zetknął się z etyką. Żeby przynajmniej przygotować mu język, którym będzie mógł racjonalnie o sprawach wartości i ocen dyskutować. Bo też jak myślę, miał profesor Ziemiński takie oto przekonanie, że prawo jest bardzo odpowiedzialnym narzędziem układania spraw społecznych. I chciał, żeby studenci, którzy dostaną do ręki to narzędzie, byli odpowiednio przygotowani do tego, żeby się nim posługiwać. Był jednak Zygmunt Ziemiński przede wszystkim wybitnym badaczem. Stworzył nadzwyczajne więc wręcz dzieło, które jest wynikiem jego bardzo systematycznej 40-letniej pracy. Zaowocowało 300 publikacjami, podręcznikami, skryptami oczywiście, ale monografiami najróżniejszego rodzaju, recenzjami, polemikami.
pisał je w sposób nadzwyczaj systematyczny. Jeśli się przejrzy bibliografię prac profesora, ułożoną wedle lat, w których publikowane są jego prace, to uderza to, że w każdym roku pojawiają się nowe prace, kilka nowych prac. Systematycznie, nie ma roku przerwy. Nie ma roku przerwy wtedy, kiedy był rok 81, drugi i inne, kiedy Ziembiński poświęcał się w dużym stopniu innym sprawom. Jest to zastanawiające, jak można tak ułożyć sobie naukowe życie, żeby tak intensywnie móc pracować. Polecam tę lekturę bibliografii Ziembińskiego, pokazującą, jak może wyglądać praca naukowa. Jeśli w jednym roku jest mniej publikacji, to znaczy, że Ziembiński pracuje nad książką i następnego roku ukaże się duża monografia. Rozpoczął profesor Ziembiński swoją pracę naukową od pracy w zakresie socjologii prawa. Interesowały go problemy społecznego działania prawa i pierwsze jego publikacje pochodzą z tej właśnie dziedziny. Nie wiemy, jakby się ułożyły jego losy naukowe, gdyby nie to, że socjologia prawa została wykreślona z programów uniwersyteckich, bo władza polityczna nie była zainteresowana tym, jak naprawdę prawo działa. W związku z czym na kilka lat zamarły prace socjologiczno-prawne w Polsce, ożyły dopiero potem, po przełomie październikowym, także dosyć długo trzeba je było odbudowywać. Być może Ziembiński stworzyłby nam dzieło inne. Być może zamiast zajmowania się formalnymi aspektami prawa, stworzyłby dzieło o tym, jak prawo społecznie działa. Miał ogromny talent obserwacyjny. Tego się już nie dowiemy. On nie przerwał kontaktu z problemami socjologiczno-prawnymi. Utrzymywał kontakt przez cały czas z ośrodkiem krakowskim, z grupą badaczy skoncentrowaną wokół osoby pani profesor Marii Boruckiej-Jarstowej, ale także z badaczami z Akademii Nauki, ośrodkiem warszawskim. Ale to już nigdy nie stanowiło centrum jego zainteresowania. Zainteresowania skoncentrował na problemach teorii prawa. Gdybym miała powiedzieć krótko, co jest wybitnego w tych osiągnięciach teoretyczno-prawnych Ziembińskiego, to powiedziałabym po pierwsze, uporządkował i unowocześnił aparaturę pojęciową prawoznawstwa. Poza tym uporządkował i scharakteryzował problematykę nauk prawnych. Na tej podstawie zaczął budować teorię zjawisk prawnych, poświęcając się w szczególności aspektowi formalnemu tych zjawisk. Wypracował swoją oryginalną, normatywną koncepcję źródeł prawa i przedstawił nam, choć niewykończoną, w zarysie swoją wizję prawa. Rozpoczął więc od porządkowania aparatury pojęciowej. To, o czym będę mówiła, nie jest chronologicznym wykładem prac profesora. Jest raczej syntetycznym spojrzeniem na to, jak się te prace układały w dzieło. Ale początkiem tych prac jest rzeczywiście aparatura pojęciowa. Podobnie jak Znamierowski, podobnie jak Hajdukiewicz, bo przecież pod ich wpływem naukowym kształtowały się poglądy Ziembińskiego, uważał, że warunkiem owocnej debaty naukowej jest precyzyjny język. Przystąpił zatem do analizowania języka, którym posługujemy się w prawoznawstwie i robił to w taki sposób, że starał się nie naruszać intuicji, które z poszczególnymi terminami wiążą prawnicy. Dokonywał więc umiarkowanej rekonstrukcji i w drodze regulujących definicji, a nie wymyślanych konstrukcji, stworzył definicję dziesiątków pojęć prawnych. Pojęć obowiązku, uprawnienia, nakazu, kompetencji, przestrzegania prawa, stosowania prawa i bardzo, bardzo jeszcze wielu innych. Mając ten język i nauczając tego języka, przystąpił do drugiego dzieła porządkującego, mianowicie przyjrzał się temu, jak się kształtuje problematyka nauk prawnych. Odrzucił ten tradycyjny podział nauk prawnych na nauki historyczne, na nauki, na cywilistykę, na karmistykę i tak dalej. Dostrzegł, że prawnicy, badacze rozstrzygają trzy typy problemów
prawnych. Problemy dogmatyczne, problemy socjotechniczne, problemy teoretyczne, a także zajmują się nadbudowaną nad nimi problematyką metodologiczną. Za centralną problematykę nauk prawnych uważał Ziemiński problematykę dogmatyczną. Uważał, że dogmatyk prawa odpowiada na pytanie, jakie normy prawne są normami obowiązującymi w danym systemie i jakie te normy prawne wyznaczają i komu określone sytuacje prawne. Dogmatyczne to dlatego, że w rozważaniach na ten temat nie kwestionuje się oficjalnej koncepcji źródeł prawa. Problematyka socjotechniczna to problematyka, która odpowiada na pytanie, jak za pomocą odpowiedniego tworzenia prawa, a także odpowiedniego stosowania prawa, osiągać określone cele w życiu społecznym. Pomiędzy dogmatyczną problematyką socjotechniczną dostrzega liczne powiązania. Mówi, dogmatyk przecież po to odtwarza te normy, żeby były dobrym, sprawnym narzędziem osiągania pewnych stanów społecznych. Wreszcie teoria prawa powiada, zajmować się ma zjawiskami prawnymi. Teoria prawa jako dyscyplina naukowa ma zbudować teorię w sensie naukowym, teorię zjawisk prawnych, dającą wszechstronny opis i wyjaśnienie zjawisk prawnych w dwóch ich aspektach, w aspekcie formalnym i w aspekcie realnym. Przez zjawisko prawne rozumie Zygmunt Ziemiński zjawisko powstawania w określonym układzie społecznym pewnych tworów kulturowych, które manifestują się jako wypowiedzi, które interpretujemy jako normy postępowania. I te normy postępowania, twierdzi, mają zdolność oddziaływania na życie społeczne, zdolność tworzenia struktur społecznych i wyznaczania zachowań ludzi, którzy w ramach tych struktur społecznych działają. Aspekt realny polega też na tym, że badamy to, jak powstaje prawo i jak ono działa w życiu społecznym. Sam, jak powiedziałam, poświęcił się aspektowi formalnemu, ale wielokrotnie wyraźnie zwracał uwagę na to, że nie można oddzielać aspektu formalnego od realnego i że zajmowanie się aspektem formalnym jest właściwie tylko zaspokajaniem pewnej ciekawości intelektualnej. Co więc zrobił takiego wielkiego w tym aspekcie formalnym Zygmunt Ziemiński? Ano, dokonał odkrycia, które dzisiaj już każdy absolwent tego wydziału doskonale wie, choć nie wiem, czy zawsze stosuje. Mianowicie odróżnienia przepisu prawnego od normy prawnej. Przepis prawny to zdanie zawarte w tekście prawnym, które jest faktycznie sformułowane przez prawodawcę. Norma prawna natomiast to jest wypowiedź konstruowalna w jakimś języku, konstruowana. Da się tylko pomyśleć z przepisów prawnych za pomocą pewnego instrumentarium wykładniczego. I to proste wydawałoby się rozróżnienie stało się podstawą, fundamentem całej poznańskiej szkoły teorii prawa. Odróżniwszy normy prawne od przepisów prawnych, poświęcił swoją uwagę Zygmunt Ziemiński analizowaniu norm prawnych. Normy to według niego odpowiedzi, które zawierają pewne elementy treściowe. Nie struktura ich przesądza o tym, że mają charakter norm, tylko ich zawartość treściowa. A więc norma to jest odpowiedź, która wskazuje określonym podmiotom jako i adresatom nakaz albo zakaz określonego postępowania w określonych okolicznościach. Wtedy jest, ma charakter pełny. A więc odtwarzanie z przepisów norm polega na tym właśnie, żeby te wszystkie elementy z przepisów odtworzyć. Zajmując się normami, dokonuje się Ziemiński typologii norm prawnych i zwraca uwagę w szczególności na dwa rodzaje. Mianowicie odżegnuje się od tak zwanej trójczłonowej koncepcji normy prawnej zbudowanej z hipotezy, dyspozycji i sankcji i w to miejsce proponuje koncepcję normy sankcjonowanej i normy sankcjonującej powiązanych funkcjonalnie, a nie pojęciowo. Wprowadza też bardzo oryginalne pojęcie normy kompetencyjnej. Nawiązując do idei zawartych w koncepcjach Czesława Znamierowskiego,
Herberta Harta, także Georga Henryka von Wrighta, zwraca uwagę na to, za nimi postępując, że przecież w systemie prawnym poza normami są jeszcze pewne inne reguły, takie reguły, które pozwalają dokonywać określonych czynności konwencjonalnych. Takie, przez Namierowskiego zwane normami konstrukcyjnymi, takie, dzięki którym możemy dokonywać takich aktów, jak spisać testament, wydać wyrok, wydać decyzję administracyjną, zawrzeć umowę. Tyle tylko, że inaczej niż wymienieni przeze mnie uczeni, Ziembiński uwzględnia te reguły w treści normy kompetencyjnej. Norma kompetencyjna jest dla niego normą, która pewnym podmiotom nakazuje w odpowiedni sposób zareagować na czynność konwencjonalną innego podmiotu. Tego, który uzyskuje upoważnienie do dokonywania tej czynności, którą to czynność dokonuje się, zgodnie z pewnymi regułami. Cały problem czynności konwencjonalnych będzie potem obiektem zainteresowania wielu innych uczonych uczniów Ziembińskiego, w szczególności Stanisława Czepity. Jeśli idzie o drugi aspekt tego formalnego aspektu zjawisk prawnych, mianowicie to, co dotyczy nie samych norm, ale już połączenia tych norm, mianowicie tego, jak one są budowane w system. Ziembiński powie inaczej niż wielu wybitnych teoretyków prawa, że normy prawne połączone są dwoma rodzajami więzi. Więzią kompetencyjną, dynamiczną, ale także więzią treściową. Że nie może funkcjonować system prawny, który oparty byłby wyłącznie na więzi dynamicznej albo wyłącznie na więzi treściowej. Ale więź dynamiczna interesuje go w szczególności. Polega ona na tym, jeśli mogę to przypomnieć, że na podstawie jedna norma udziela upoważnienia do tego, żeby na jej podstawie wydać normę następną. No, nieuchronnie wtedy trzeba postawić pytanie, a skąd się bierze to upoważnienie do stanowienia pierwszej normy? I tu Ziembiński powiada, ta pierwsza norma legitymuje się wyłącznie właśnie tym, że jest normą suwerennej władzy politycznej. A zatem zmienia odpowiedź na pytanie, tak? Wszystkie normy są powiązane kompetencyjnie, ta jedna jednak nie czerpie swojej siły z kompetencji przez kogokolwiek nadanej, tylko legitymuje się swoją szczególną pozycją społeczną. Powiada też Ziembiński, system prawny nie jest zbudowany tak prosto, iż by w jego skład wchodziły tylko normy wyinterpretowane z norm wyrażonych w przepisach prawnych. Na system prawny składają się także normy, które są z tych pierwszych wywnioskowane, które z tych pierwszych wynikają. No to trzeba przy takim ujęciu odpowiedzieć na pytanie, na czym polega wynikanie normy z normy. Na czym polega wnioskowanie z norm o normach. I znowu przedstawia swoją oryginalną koncepcję wynikania norm z norm i wnioskowania opartego na wynikaniu instrumentalnym normy z normy, wynikaniu logicznym normy z normy i na innych jeszcze rodzajach powiązań między normami. Gdybym nie miała odpowiedzieć na pytanie, którą z koncepcji Zygmunta Ziembińskiego uważam za najbardziej oryginalną, powiedziałabym, normatywną koncepcję źródeł prawa. Normatywna koncepcja źródeł prawa to jest zbiór dyrektyw, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, jakie normy są normami należącymi do danego systemu prawnego. Żeby na to pytanie udzielić odpowiedzi, powiedziałby Ziembiński, trzeba znać dwa typy dyrektyw, dwa typy reguł. Pierwsze z nich nazywa regułami walidacyjnymi, drugie regułami egzegezy. Pierwsze to reguły, które mówią, jakie fakty społeczne są uznawane w danej społeczności za fakty prawotwórcze. Czy w tej społeczności przyjęte są także niepisane źródła prawa? A więc czy prawotwórczość przypisuje się precedensowi i kształtowaniu się norm zwyczajowych? No i wreszcie to są reguły, które wyznaczają polityczne założenia, filozoficzno-polityczne założenia danego systemu prawnego. Natomiast reguły egzegezy to reguły interpretowania tekstu prawnego, reguły inferowania, więc reguły
wskazujące, jak wnioskować z jednych norm o innych, i reguły kolizyjne, choćby takie jak lex superior derogat legi inferiori. Te, które pozwalają wyeliminować niezgodności systemu prawnego, bo system prawny ma się charakteryzować spójnością, przynajmniej spójnością o charakterze formalnym. Dlaczego uważam tę koncepcję za tak wysoce oryginalną i ciekawą? No dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Prawo nie powstaje w wyniku aktu działania prawodawcy. Mamy do czynienia z faktami prawotwórczymi. Pierwsze reguły odpowiadają nam na to, jakie to są fakty uznawane za prawotwórcze. Ale oprócz tego mamy reguły interpretacyjne, kolizyjne i inferencyjne. Wszystkie te reguły nie są elementami systemu prawnego. Są poza systemem prawnym. Ziemiński nazywa je regułami konstrukcji systemu prawnego. One są wytworem kultury prawnej. A zatem prawo powstaje w wyniku pewnego współdziałania pomiędzy tym, który stanowi normy, przepisy dokładnie biorąc, a tym, który dokonuje aktu interpretowania, wnioskowania i eliminowania kolizji. Jest więc skomplikowanym wytworem społecznym, a nie po prostu wynikiem arbitralnego działania instytucji państwowej czy jakiejkolwiek innej upoważnionej do stanowienia norm. Wyłania się z tego też inny wniosek. Mianowicie, że wykładnia prawa zatem nie jest czynnością czysto odtwórczą. Są w niej pewne elementy twórcze. Ten, który dokonuje wykładni, wnosi coś do tego procesu wykładni i do rezultatu tego procesu wykładni. A zatem Ziemiński uważa, że prawo jest skomplikowanym wytworem kulturowym, kształtującym się w pewnych okolicznościach, i udział w tworzeniu tego prawa ma zarówno prawodawca, jak i doktryna prawnicza i praktyka prawnicza. W sporze zatem o prawotwórczy charakter nauki prawa i prawotwórczy charakter zwłaszcza orzecznictwa sądowego, powie Ziemiński, może to jest źle postawiony problem. Przecież te dwa czynniki współdziałają w ustaleniu tego, jaką treść ostatecznie ma norma postępowania. Poza tymi wywodami, które starałam się krótko scharakteryzować, Ziemiński pozostawia nas jeszcze z pewnymi wątpliwościami, dosyć istotnymi. Uważa mianowicie, że najbardziej skomplikowaną problematyką, z jaką się prawnik spotyka, to jest problematyka aksjologiczna, dotycząca wartości, ocen. Jest tutaj w swoich wypowiedziach bardzo powściągliwy. Niechętnie się na ten temat wypowiada i niechętnie deklaruje. W sporze, jakim uproszczeniu mówiąc, kognitywistów, a więc tych, którzy uważają, że są naukowe metody poznawania dobra, wartości, z non-kognitywistami stara się zajmować stanowisko ostrożne. Mówi, wszystkie metody, które kognitywiści proponują mi jako naukowe metody poznawania świata, są metodami niezadowalającymi. Powie więc, myślę najbardziej uczciwie tak, nie znam metody naukowej, która pozwoliłaby mi ustalać, co jest dobre, a co jest złe. Mogę się wypowiadać na temat tego, że prawo jako twór społeczny jest zły albo dobry, sprawiedliwy albo nikczemny. Nie jest więc Ziemiński prawnonaturalistą. Nie twierdzi, że odkrył normy prawa naturalnego, opisuje ich treści, między nimi relacje. Dostrzega wprawdzie bardzo wielką rolę koncepcji prawa naturalnego i wpływ tych koncepcji na prawo pozytywne. Zwłaszcza koncepcji, którą nazywa filozoficzną, a więc tą, której prawo naturalne traktuje się jako wzorzec dla tworzenia i oceny prawa pozytywnego. Ale nie twierdzi i swoim uczniom, studentom,
nie mówi z wysokości katedry, że oto odkrył jedyne słuszne prawo. Niektórzy powiadają, że nawet w katedrze taki dyskurs w tej chwili prowadzimy, że jednak są elementy prawnonaturalnego myślenia u Zygmunta Ziemińskiego. Nie bronię tego stanowiska. Uważam, że Ziemiński jest silnie związany z tradycją szkoły lwowsko-warszawskiej i że nie zdeklaruje się jako ten, który poszedł naukową metodę poznawania wartości. Powie, można ten problem rozstrzygnąć, jeżeli się odwołujemy do absolutu, do Boga, z natury dobrego i sprawiedliwego. Ale trzeba wpierw uwierzyć, a powie nawet potem, nawet i wtedy w gruncie rzeczy nie wiemy, czy jesteśmy w stanie rozumem poznać, co jest dobre, bo trzeba z pokorą przyjąć i zawodność umysłu ludzkiego w tej dziedzinie. Kiedy zapytano Ziemińskiego o jego stosunek w tych trudnych, aksjologicznych sprawach, powiedział kiedyś tak, cytuję, sądzę, że w działalności powinienem kierować się intuicją moralną, głosem sumienia, ze świadomością, że jest on związany z moim światopoglądem oraz kulturą, w której zostałem wychowany, czy też może tylko obrzesany. Szanując osobowość innych, nie mogę im narzucać, póki pozostają w kręgu wartości wspólnych dla wszystkich ludzi dobrej woli, mojego widzenia świata i nie dostrzegać, że wyrośli w kręgu innej kultury społecznej. No ale zauważmy, tak chodzi o ludzi z kręgu ludzi dobrej woli, prawda? A zatem to nie jest relatywizacja, to nie są jakiekolwiek wartości. Zatem powiedzieć można, Ziemiński się waha. I mówiąc słowami poety, najpiękniejsza jest Nika w momencie, kiedy się waha. Ja lubię takiego wahającego się Ziemińskiego i takiego Ziemińskiego, taki pogląd Ziemińskiego bronię. Takiego poglądu Ziemińskiego bronię. No skoro takie są przekonania Ziemińskiego, skoro stara się oddzielać, kiedy mówi o faktach, a kiedy mówi o wartościach, to czy unikał zawsze tego, co można nazwać pedagogiką moralną? Otóż nie, ale bywał powściągliwy. Im bliżej kresu życia, tym wyraźniej profesor swoje przekonania moralne wypowiadał. A więc sformułował wyraźne swoje stanowisko w sprawie aborcji, w sprawie eutanazji, w sprawie sprawiedliwości społecznej, wartości konstytucyjnych. Te ostatnie lata pracy to właściwie wypowiedzi Ziemińskiego uczonego, ale jednocześnie wypowiedzi Ziemińskiego obywatela. Sam uważał, że wartość moralną mają takie działania ludzi, które są kierowane życzliwością w stosunku do innych. Kiedy go by zapytać, a co ma być źródłem tej życzliwości, no to ziemiński chrześcijanin powiedziałby Boży nakaz miłości bliźniego. Kiedy by pytano go, a jakim państwem ma być Rzeczpospolita, powiedziałby państwem neutralnym światopoglądowo, ale nie neutralnym etycznie. Neutralnym światopoglądowo, to znaczy takim, w którym struktury państwowe nie narzucają swoim obywatelom wartości innych niż te, które są niezbędne dla pokojowego myślenia. I co jeszcze ciekawe, ponieważ tych myśli porozrzucanych tu i ówdzie Ziemińskiego na temat państwa, społeczeństwa i moralności jest bardzo wiele, chcę zwrócić uwagę na jedną jego myśl. Mianowicie Ziemiński uważał, że stan naszej wiedzy ma swój aspekt moralny. To znaczy, że jesteśmy poniekąd odpowiedzialni moralnie za stan naszej wiedzy. Ci są odpowiedzialni moralnie w szczególności, którym powierzono kierowanie wspólnotą państwową, samorządową, uniwersytecką. To znaczy, zachowajmy sobie tę myśl, tak? To, co my wiemy, ma też aspekt moralny, ponieważ powierzono nam edukację młodych. Jeszcze jedno, proszę Państwa, na zakończenie dzieło Ziemińskiego, mianowicie seminarium.
Seminarium, o którym potem na wydziale mówiono, że to największe i najlepsze seminarium w dziejach naszego wydziału. Tworzył Bierzyn Miejski z wielkim trudem, powoli, na początku bez sukcesów. Pierwsi, których zaprosił do tego seminarium, późniejszy profesor Stanisław Sołtysiński, Krzysztof Swinarski, zdezerterowali. Dopiero potem z czasem, powoli, powoli, Ziębiński stał się kierownikiem seminarium. To nie było tak, żebyśmy lgnęli do Ziębińskiego wszyscy na początku. Nie wiedzieliśmy, że on jest wielkim profesorem. Wiedzieliśmy, że uczy logiki, że jest bardzo surowy, że jest oryginalny. Dopiero z czasem Ziębiński stawał się wielkim profesorem, a myśmy byli świadkami tego, jak on się tym wielkim profesorem staje. I mieliśmy ogromne szczęście, żeby brać w tym procesie udział. To on wybierał sobie seminarzystów na początku, obserwując studentów na wykładzie, na egzaminie, organizując olimpiady logiczne dla tych, którzy byli bardziej pracowici i chętni, i wyławiał sobie tych, z którymi chciał pracować. Po latach to seminarium uzyskało wielką renomę. Po latach było szlachectwem dostać się na seminarium Ziębińskiego, ale ten proces tworzenia seminarium trwał naprawdę bardzo długo. I wszyscy jego seminarzyści wiemy dokładnie, jakim był znakomitym opiekunem naukowym. Nie będę widzę tych seminarzystów na sali bardzo wiele. Myślę, że każdy z nich ma swoje jak najlepsze wspomnienia o Ziębińskim jako opiekunie naukowym. Z tego seminarium też wyłoniła się maleńka grupa, która stała się potem zalążkiem szkoły naukowej. Formacja naukowa, która rychło zaznaczyła swoje miejsce na mapie polskiej teorii prawa. I w 70-tych latach, w połowie lat 70-tych, zaczęto już mówić powoli o Poznańskiej Szkole Teorii Prawa. A potem, jak profesor Maciej Zieliński i Stanisław Czepica przenieśli się do Wrocławia, do Szczecina, to zaczęto mówić o Poznańsko-Szczecińskiej Szkole Teorii Prawa. Ta szkoła ma swoje założenia oparte na koncepcjach Ziębińskiego. Ta szkoła ma swój styl uprawiania nauki, rozwija się poza koncepcjami Zygmunta Ziębińskiego. Doszły do tego dobrze rozwinięte koncepcje dokładni prawa. Mam tu na myśli przede wszystkim profesora Macieja Zielińskiego, oryginalną, derywacyjną koncepcję prawa. Do tego doszły problemy tworzenia prawa, zarówno organizacyjnego, racjonalnego tworzenia prawa, jak i redagowania tekstów prawnych. Do tego doszły problemy czynności konwencjonalnych, a w kolejnym pokoleniu problemy zasad prawa, drążenie czynności konwencjonalnych, bo przecież problemy derogowania norm, nowelizacji, no i wreszcie problemy działania prawa w czasie i czasu w prawie. Jest więc, myślę, i seminarium Ziębińskiego, i ten zespół naukowy, który tworzył przez lata, a który na początku składał się z Leszka Nowaka, Macieja Zielińskiego, Sławomir Wronkowski, a potem Stanisława Czepity po 10 latach, przez jakiś czas też Kazimierza Świrydowicza. Ten zespół jest zespołem, który w dalszym ciągu kontynuuje swoje badania. Profesor Ziębiński odszedł ponad ćwierć wieku temu. Kurczy się krąg tych osób, które go znały, uczestniczyły w jego seminariach i w jego wykładach. Coraz jest mniejszy też krąg jego uczniów. Ciągle jeszcze studenci Wydziału Prawa dużo o nim wiedzą, ponieważ ciągle nauczani są przez tych, którzy wyszli z seminarium Ziębińskiego. Trzeba pamiętać, na czym polega to wielkie wychowawcze dzieło profesora. Ponad 40 jego seminarzystów objęło pracę naukową w różnych dziedzinach prawa, ale także w filozofii czy w socjologii. To promieniowało i promieniuje. Ale przecież wiemy, że niedługo legendarną logikę praktyczną trzeba będzie zastąpić nowocześniejszym podręcznikiem. I wiemy, a zwłaszcza ja wiem dobrze, że Zarys teorii prawa jest już książką przestarzałą i teorię prawa trzeba napisać na nowo. Młodsi koledzy
zespołu teorii państwa i teorii filozofii prawa naszego wydziału są do tego dobrze przystosowani. Myślę, że to niebawem nastąpi. Zatem już niedługo znikną podręczniki pisane ręką Rzepińskiego. Ale myślę, jestem głęboko przekonana, że mimo to rzesze studentów naszego uniwersytetu przez długi czas jeszcze, nie zawsze zresztą o tym wiedząc, będą myślały i mówiły Rzepińskim. Dziękuję Państwu. Pani profesor, chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani profesor za dzisiejszy wykład, dzięki któremu mieliśmy okazję poznać osobę, osobowość, dorobek życia pana profesora Zygmunta Ziembińskiego, który wielu osobom na tej sali, tak jak pani profesor wskazywała, towarzyszył na drodze edukacyjnej, naukowej, realizowany na naszym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesora Ziembińskiego, autorytetu, myśliciela, uczonego, ale przede wszystkim, tak jak pani profesor dzisiaj wskazywała, człowieka otwartego na drugiego człowieka, któremu zależało na losie drugiego człowieka, studenta. Chciałbym bardzo serdecznie jeszcze raz pani profesor podziękować za dzisiejszy wykład, który, nie ukrywam, wpisuje się także w filozofię funkcjonowania Wydziału, którym mam zaszczyt zarządzać, a mianowicie, jak zobaczycie Państwo, w foyer wisi baner, na którym jest wypisane także logo ważne dla funkcjonowania naszego wydziału, a mianowicie, które mówi, iż patrząc w przyszłość, nie zapominamy o przeszłości. Zawsze podkreślam rolę i znaczenie tego loga z tego względu, że oczywiście jest dla nas niezwykle istotna nasza metryka 104-letnia, która jest zbieżna z funkcjonowaniem uniwersytetu. I dlatego tak ważne jest przypominanie osób takich jak pan profesor Zygmunt Ziembiński, tak jak wspomniałem, myśliciel, autorytet. I pozwalam sobie stwierdzić, iż jest to tym bardziej ważne w czasach nam współczesnych, szanowni państwo, w czasach, myślę, że część z państwa podziela może tą opinię, w czasach niepewnych, gdy poddawane są w wątpliwość określone niezaprzeczalne prawdy i wartości, a wielu z nas staje przed elementami natury moralnej, etycznej, które muszą być brane pod uwagę, gdy podejmujemy wiele decyzji istotnych dla naszego codziennego funkcjonowania. Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz, panie profesor, dziękuję za dzisiejszy wykład, ale także za książkę autorstwa pani profesor, której oczywiście zawarte zostało wiele więcej informacji na temat pana profesora Zygmunta Ziembińskiego. Pani profesor także w trakcie dzisiejszego wykładu, kończąc ten wykład, wspominała, że na sali znajduje się wiele osób, które było uczniami, seminarzystami pana profesora. I jeżeli pani profesor pozwoli, myślę, że ta formuła jest też jak najbardziej wskazana. Być może osoby chciałyby, będące na sali, zadać pytanie, podzielić się także pewnymi historiami, wątkami. Tym bardziej, że tak jak przed wykładem miałem przyjemność z panią profesor rozmawiać, z wielu informacji, które docierają do pani profesor po opublikowaniu tej publikacji, okazuje się, że światło dzienne ukazuje się nowe informacje, historie związane z panem profesorem, niekiedy nieznane, które oczywiście, tak jak pani profesor powiedziała, jest to ten moment, najlepsza chwila, żeby jeszcze je zarchiwizować, zapamiętać, no i oczywiście ująć być może w kolejnym wydaniu publikacji, a być może w innych publikacjach autorstwa pani profesor, czy uczniów pana profesora Ziembińskiego, czy także zakładu, którym pani profesor kierowała obecnie, kieruje pan profesor Marek Smolak. Pani profesor, pozwalam sobie oddać głos sali. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Zgłasza się pan profesor Roman Budzinowski. Panie profesorze. Thank you.
Szanowna Pani Profesor, Panie Rektorze, Panie Dziekanie, Szanowni Państwo. Cieszę się i korzystam z okazji, by zabrać głos, jako że moje drogi zetknęły się z profesorem Ziemińskim już na początku studiów. I to, powiedziałbym, przez moje nieuctwo. Tak, profesor Ziemiński to jest osoba, która wywarła największy wpływ na moją tzw. karierę naukową. Ale zaczynając od początku, skąd się tam wziąłem? Mianowicie pani profesor, wówczas magister Sławomira Wronkowska, prowadziła uczenia z logiki. Mi one specjalnie nie szły. Może to wynikało z tego, że i matematyka w liceum mi nie szła. Ale nie szło mi dlatego, że się po prostu nie uczę. Ale zdałem na 4 matury. No więc, jako człowiek myślący, doszedłem do wniosku, że żeby zdać egzamin z logiki, trzeba coś zrobić. Skoro były organizowane takie kursy przysposobujące do olimpiady logicznej, tak jest, do olimpiady logicznej, no to skorzystałem z tego. Przyłożyłem się i mam zdjęcie z grupą i z profesorem Ziębińskim. A tu siedzi koleżanka też z mego roku, Sorbian, jesteśmy na tym zdjęciu. Sam się dziwię, że tę olimpiadę zaliczyłem i znalazłem się w gronie laureatów. I profesor Ziemiński od tego momentu mnie zapamiętał. Ale na drugim roku nie miałem sprecyzowanych planów, a dla mnie logika i takie ogólne teorie to były zbyt ogólne. Więc po drugim roku przeszedłem na trzeci i wybrałem seminarium u profesora Radmańskiego. Na czwartym roku trafiłem na egzamin do profesora Ziemińskiego, który dokładnie pamiętał i zapytał, a gdzie ja się podziałem na seminarium? Powiedziałem, jestem profesora Radmańskiego. A to profesor na to, no to należy pan do odważnych ludzi. No dobrze, po studiach wylądowałem, jak to większość wie, w katedrze prawa rolnego, a profesor Ziemiński, o czym zresztą pani profesor napisała w swojej książce, organizował takie spotkania, seminaria, szkolenia, mimo że za to nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. I dla asystentów, to był rok 1984-1985, zorganizował takie seminarium. Chodziliśmy bodajże przez rok. Nie wiem, czy byłem jedynym, który we Weksie napisał artykuł. Jak napisałem artykuł, powiedziałem, czy to robi, to profesor, a ja wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem, zaprosił mnie do siebie do domu, tam do mieszkania na Iżyce. Przyniosłem to napisane, to by sobie powiedział, o nie, pan przeczyta. No, oceniam ze słuchu, ja to przeczytałem i do dzisiaj zapamiętałem jego sugestie i korzystam z tego. Będzie powiedział, to niech pan tutaj zrobi do tego założenia wyjściowe. I od tego czasu, prawie połowy 80. w moich licznych pracach i książkach, są założenia wyjściowe. Albo takie, które służą do konkretyzacji problemów, ale takie, albo takie, które służą do rozstrzygnięcia tych problemów. I tu już profesor zmienił formę odnoszenia się do mnie, o czym zresztą pani profesor dzisiaj też wspomniała i książę również. No, przeszedł na formę, którą używał jako jedyny, nawet moja rodzina do mnie tak nie mówi, Romciu. No Romciu, tamto i owamto i tak od czasu rozmawialiśmy, ale w połowie lat 90. bardzo zbliżyłem się do profesora, pełniąc funkcję prodziekana, byłem codziennie w dziekanacie na dole w Kolegium Juridicum i profesor był redaktorem ruchu prawniczego, no i tam do redakcji zaglądał, chodząc z taką teczką i Romciu, co słychać? No to ja wpadłem na myśl, skoro profesor Ziemiński jest takim świetnym wykładowcą, żeby profesor wygłaszał wykłady pod tytułem Sztuka studiowania, sztuka uczenia się. To były wykłady takie otwierające spotkania ze studentami zaocznymi, których wówczas były tysiące. I taki pierwszy wykład, bo pierwszy w 1992 roku miał profesor Maciej Zieliński, ale w 1993 już poprosiłem profesora Ziemińskiego i profesor to robił. To była duża sztuka, bo ten wykład trzeba powtórzyć 4 razy rzędu, a wykład był w dużej auli uniwersyteckiej, pełnej.
I profesor rozpoczynał. I było widać, że trochę się męczy, to jeszcze nie jest taki wartki, ale sobie przypomina ładnie, no i rysował na tablicy krzywą zapominania. Kilka tysięcy studentów tego wysłuchał. Ale przy każdym kolejnym spotkaniu z kolejną grupą studentów nowo przyjętych, profesor mówił coraz lepiej. I przy czwartym spotkaniu to już mówił bardzo wartko, tymi przykładami tak dalej. Ja akurat mam inny charakter, bo przy kolejnej powtórce to zaczyna mnie nudzić, z chęcią bym poszedł na skróty, a nie, profesor był bardziej szczegółowy. Przyznał się, że profesor Ziembiński jest jedyną osobą, z której nawaliłem z obietnicami. Mianowicie obiecałem artykuł. Profesor przychodzi, czas minął. Daje Romciu, masz. Ja wskazuję na tę robotę, którą profesor powiedział. No widzę, Romciu, dobra, ja cię zwalniam. Ale pamiętają o tym. To był gdzieś rok 96-97. W 2003 roku na konferencjach rysów ustronu w obecności profesora Ziembińskiego i profesora, byłego rektora Instytutu Śląskiego, Maksymiliana Pazdana, wygłosiłem referat rolnik jako przedsiębiorca. Powiedziałem, że ten referat dedykuje pamięci profesora, Zygmunta Ziembińskiego, gdyż właśnie w drugiej połowie lat 90. obiecałem taki artykuł. Nie napisałem, ale teraz wygłaszam referat. Jeden artykuł zresztą został wydrukowany w ruchu prawniczym. Profesor padał do mnie do dziekanatu i swego czasu mówi, no Romciu, ja niestety w tym roku no nie mogę przeprowadzić tego wykładu dla studentów, bo moja żona jest ciężko chora. Zresztą potem umarła. Było dla mnie niesamowitym wyróżnieniem, że w 1996 roku, pod koniec czerwca, na żałobnym posiedzeniu Senatu, jako jeszcze w miarę młody człowiek, wygłosiłem mowę pożegnalną. Rozpoczynając od słów, pamiętam, bo jeszcze te słowa powtórzyłem drugi raz przy moim drugim mistrzu, profesorze Radwańskim. Cytuję. Trudno jest mówić o profesorze Ziembińskim w czasie przeszłym. Był z nami od dawna, a z nami młodymi od zawsze. Rzeczywiście z nami młodymi profesor Ziembiński był od zawsze i czuliśmy jego obecność. Jeśli na pierwszym roku, w tych pierwszych tygodniach straszono nam Ziembińskim, wielkim gankiem, co to będzie na egzaminie, to z biegiem lat się okazywało, że profesor Ziembiński nie jest taki groźny, że z biegiem lat profesor Ziembiński stawał się coraz bardziej ojcowski i taki miał podejście do studentów i do swoich współpracowników młodszych. Jak, przepraszam, nieżyjący już profesor Staszek Czepita, mój tu dla wielu przyjaciel, miał trójkę małych dzieci, a zachorował, to profesor Ziembiński zaprosił go, żeby nocował w jego mieszkaniu, co by nie zaraził dzieci. To świadczyło o postawie profesora. I ten drugi moment, akurat trafił na mnie jako na dziekana, to ta aula. I dobrze się stało, że akurat ta aula jest tu, że to jest to miejsce, a piętro wyżej jest aula profesora Radwańskiego. A to o stronę naukowej jeszcze. Profesor Ziembiński zajmował się teorią prawa, ale przecież nie ukrywał i sugerował, że teorię można budować, gdy chodzi o te szczegółowe dyscypliny prawnicze. I tutaj ja jestem jakby poniekąd kontynuatorem pewnych myśli profesora Ziembińskiego i przez ostatnie parę dziesięcioleci zajmowałem się budowaniem teorii właśnie prawa rolnego. I gdyby ktoś powiedział, kto największy wpływ na mnie wywarł, to profesor Ziembiński, profesor Radwański i profesor Strzemachowski, ale na pierwszym miejscu to profesor Zygmunt Ziembiński. Przez to swoje bezpośrednie takie odnoszenie. Ja nie byłem jego wychowankiem, ale nasze drogi się zetknęły, profesor o tym pamiętał i do tego powracał. I stąd
takie moje zarywy, wspomnienia ten profesor Dziebiński tkwi we mnie. Jak przychodzi, co nowego rączu, co słychać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu profesorowi. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos, zadać... O, widzę pan profesor, że komu mówisz, panie profesorze. Szanowni państwo, kilka scen świadczących o charakterze pana profesora. W trakcie seminarium zapytałem, czy można kupić książkę, którą widziałem w witrynie przecenioną. Wówczas na Świętym Marcinie była księgarnia naukowa. Kosztowała 5 zł. Profesor chwilkę się zastanowił, w sposób charakterystyczny, prawą ręką podrapał się po lewym uchu i powiedział, wiesz co, ja ją kupiłem, a mogłem sobie kupić loda. W trakcie jednej z konferencji zapytano profesora, co sądzi na temat zasad współżycia społecznego, czy na ten ważny temat mógłby się wypowiedzieć. A i owszem, panie kolego, mógłbym. A były to czasy, w których pewne towary były w ogóle niedostępne. I profesor powiedział tak, gdyby pan profesor siedział na worku z kawą, a my bylibyśmy spragnieni i pan by nie chciał nam trochę tej kawy oddać, to z pewnością byłoby to naruszeniem zasad współżycia społecznego. Po ukończeniu studiów profesor dowiedział się, że nie mam gdzie mieszkać. I zaproponował mi mieszkanie w Chybach. Miał tam domek, ale problem był taki, że w sposób charakterystyczny trzeba było układać okiennice, bo one były ruchome, na takich rolkach. Każde okno inaczej. I profesor w ten charakterystyczny sposób, tym długim krokiem, mówi, tutaj zakładamy tak, później odkładamy, to zostawiamy na boku. Zapamiętałeś? Tak. Oczywiście to było kłamstwo, nie zapamiętałem. I te okna były otwarte. Mieszkałem tam miesiąc, a później dostałem pokój w hotelu asystenta. W 72 roku mój kolega wrócił z podróży po Europie Zachodniej i przywiózł książki. Książki, które były niedostępne. Jedną z nich otrzymałem, przeczytałem Sołżenicyna, Archipelag Gułag i postanowiłem, że profesorowi też tą książkę udostępnię. Jako seminarzyści mieliśmy telefon do profesora. Zadzwoniłem, panie profesorze, mam bardzo ciekawą książkę, Archipelag Gułag Sołżenicyna. W tej słuchawce zabulgotało. Profesor prosił, a w zasadzie nakazał, żebym przyszedł natychmiast na wydział. Czekałem na korytarzu i ten charakterystyczny postać zbliżała się takimi długimi, posuwistymi krokami. Otrzymałem burę, to tak najdelikatniej rzecz ujmując. Trwało to długo i profesor wyjaśnił, że ten telefon i rozmowy są adresowane nie tylko do niego, ale że zawsze ktoś jeszcze słucha. A zakończenie tej bury było takie, popatrzy, mówi, a masz tą książkę? Mam. Była oprawiona w gazetę i pan profesor, przekazałem mu ją. Miał
Na salce posiedzeń Rady Wydziału na Świętym Marcinie zawsze swoje niezmienne miejsce przy stole, święte i nienaruszalne, tam nikt nie śmiał usiąść. I ten charakterystyczny, teatralny głos, gdy chciał uszczypliwe uwagi zdobyć, to nigdy nie czynił tego głośno. Zawsze takim szeptem, który był słyszalny na drugim końcu Poznania. I to mocno deprymowało. Niekiedy spotykałem profesora, gdy wychodził z sali wykładowej w 19 z taką zaprasowaną miną, w biegu stawał i mówi, no znowu wykład, i tu używał określonego słowa, nie wyszedł. Profesor mówił szybko, była gonitwa myśli, chciał powiedzieć bardzo dużo rzeczy, a znany był z tego, że przychodził przed czasem na wykład i kończył wykład po czasie. Zapamiętywał, gdzie kto siedzi. Na wykładzie w 19 siedziałem w drugim rzędzie, w drugiej ławce. I gdy kiedyś przesiadłem się, to profesor szukał wzrokiem, mówi, gdzie jest ten, aha, no dobrze, i odnalazł. Ja także miałem problemy z logiką i to wielkie, dlatego że logika kojarzyła się z matematyką. Tak jak ty, Romku, wiedziałem, że logiki nie znam. Chodziłem na konwersatoria, w zasadzie wtedy to się nazywało ćwiczenia, i opiekunem był pan doktor Maciej Zieliński. Mieliśmy taki zeszyt, w którym trzeba było odrabiać zadania, a profesor, gdy kończył wykład, informował, co będzie na kolejnym i co trzeba przeczytać z podręcznika Logika Praktyczna, żeby śledzić wykład i być jego aktywnym uczestnikiem. I ze strachu, żeby nie skończyć studiów na pierwszym roku, uczyłem się tej logiki i po egzaminie tak profesor spojrzał i to, co pani profesor powiedziała, tak mruknął, no będą z ciebie może ludzie, możesz przyjść na seminarium. I tak się rozpoczęła przygoda. Od drugiego roku, to były studia czteroletnie, profesor prowadził proseminaria bez zgody władz wydziału. Prowadził je w taki sposób, że zapraszał i było kilkanaście osób i dopiero na trzecim roku prawa było to oficjalne seminarium. Ale klimat spotkania, rozmowy, wyczekiwanie na korytarzu, idzie czy nie idzie, pojawiał się zimą w takim bereciku z antenką charakterystycznym. Całe pokolenia studentów to pamiętają. I był niezwykle serdeczny i cierpliwy. Lubił, gdy jego uwagi, które wypisywał przy pisaniu prac magisterskich, były respektowane. Zapamiętałem jeden mój podstawowy błąd, było ich wiele, ale używałem takiego zwrotu odnośnie, odnośnie, odnośnie. Profesor skreślał i pisał, Andrzeju, co do. I ja to zapamiętałem w tej chwili, tego zwrotu odnośnie, nie tylko co do. I także moich seminarzystów i moich uczniów także dzisiaj tego uczę. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję panu profesorowi.
mikrofonem, jakby pani może się przedstawiła, a panom jakby mikrofon. Ośmieliłam się odezwać po pana profesora Komłowicz, który również był moim nauczycielem, mówił o logice, że to był bardzo trudny przedmiot do zdania. Dla mnie bardzo, bardzo trudny. Na pierwszym roku wszystkie egzaminy miałam u pana profesora, a przygotowywała mnie pani profesor. No i jestem na tym egzaminie z tej logiki i wiedziałam, że ja nie zdam. Wchodzę, no i co? Jest tablica, siedzi profesor, znaczy siedzi, umówmy się, leżał, okulary zsunięte, spojrzał na mnie, ja mówię, koniec. I mówi, idem per idem. Jak ja to usłyszałam, to zgubiłam kompletnie i mówię, koniec. Ja mówię, panie profesorze, aha, usłyszałam na giełdzie, że jeżeli się czegoś nie wie, to lepiej powiedzieć od razu niż brnąć, bo profesor zapamięta na poprawkę. Więc mówię, panie profesorze, ja nie jestem przygotowana, przepraszam, tu jest mój indeks. Profesor nic nie powiedział, pisał co trzeba i tam chyba mówił o wrześniu. Wyszłam, no i wiadomo, tak? Przygotowywałam się, ale znowu wiedziałam, że będzie kiepska. Ale moim wielkim szczęściem było to, że byłam w grupie, gdzie był Staszek Czepita, Janek Apekacz-Marek i Grzegorz Banasza. Trójka seminarzystów, pana profesora. A moim szczęściem w tym wszystkim, że zwrócili na mnie uwagę, było tylko jedno, bo miałam pianino w domu, a Janek Apekacz-Marek i Grzegorz Banasza muzykowali, jak wiadomo, tak? I oni się wszyscy w domu u nas spotykali. No i żeby mnie pocieszyć we wrześniu przed tą poprawką i trochę mnie no, podreperować na duchu i intelektualnie, żebym miała śmiałość wejść, no to zaczęli opowiadać o seminariach pana profesora. I co pan profesor na tych seminariach mówił? Między innymi było takie stwierdzenie, że pan profesor wypowiadał się na temat ekonomii socjalizmu, ekonomii kapitalizmu. No to było coś, co ja sobie zapamiętałam. Wchodzę na ten egzamin, profesor był bardzo życzliwy, temat dotyczył wykładni, no to ja to, co miałam, powiedziałam, po czym nie dopuściłam profesora do zdania, tylko zaczęłam o tym, znaczy nawiązując do tego, do tych wykładni i powiedziałam do pana profesora to, co usłyszałam na tym seminarium, na temat tego, czym jest ekonomia socjalizmu i czym kapitalizmu, czyli kompletną bzdurą, tak? Ale oczywiście ja tego tak nie spuentowałam. Profesor był taki zaskoczony, bo kogoś takiego jak ja na seminarium w życiu nie widział, a na wykładach to na pewno się nie rzuciłam w oczy, tak? No i tak na mnie patrzy, no to ja tutaj mówię tak, panie profesorze, ja jestem w jednej grupie ze Stasiem Czepitą i tam wymieniam. Profesor na mnie spojrzał, o nic więcej nie zapytał, pisał mi indeks, oddaje mi indeks i mówi, ma pani tam plus. A wie pani za co? Za umiejętność doboru towarzystwa. Pytam się w dół. Bardzo dziękujemy za wspomnienia. I pan profesor. Dziękuję bardzo. Poważuję się, żeby podnieść rękę tutaj i zabrać głos na minutę w gronie na Wydziale Prawa, na wydziale, którego historię profesor Ziemiński wpisał się ogromnie, a ja nie jestem prawnikiem. Ja chcę powiedzieć, to krótko będzie trwało, o momencie niezapomnianym chyba dla wielu. Nie momencie. Dniu. Kiedy inauguracja roku akademickiego 81-82, krótko mówiąc. Przemówienie inauguracyjne nowego rektora Janusza Ziółkowskiego i wykład inauguracyjny profesora Zygmunta Ziemińskiego, manipulacja i wychowanie.
To była inauguracja, jakiej ja przedtem nie uczestniczyłem, a uczestniczyłem w nich od roku 67, od pierwszego roku studiów. I właściwie jedyna w pewien sposób. To jest wspomnienie, w którym profesor Zieliński jest bardzo mocno wpisany i właśnie nie z perspektywy wydziału, a całego uniwersytetu to chciałem przypomnieć. Dziękuję. Teresa Domkiewicz, jestem córką pani Marii Mączkowskiej, która była studentką pana profesora i przeżyłam dosyć ciekawą historię. Miałam z panem profesorem socjologię i musiałam zdać egzamin u pana profesora. Wiedząc, jaką dobrą studentką była mama, to był dla mnie koszmar, bo wiedziałam, że nie jestem taka dobra, nie jestem dobrze przygotowana, nie skorzystałam z pomocy mamy, żeby mnie ktokolwiek przygotował, ale poszłam. Zdaję ten egzamin, jakoś idzie. Na końcu pan profesor mówi tak: wdzięcznie pani myśli, ale wie pani, co powinienem pani zrobić? Przełożyć panią przez kolano ze względu na pamięć o mamie i dać pani klapsa. 3+. Taka była historia, ale pan profesor był zawsze osobą dla mnie cudowną, zwłaszcza, że spotykaliśmy go też na ulicy, zawsze się zatrzymywał i mówił: i co tam słychać? I to było takie bardzo, bardzo urocze, ja byłam jeszcze wtedy małą dziewczynką i pamiętałam już z tamtych czasów właśnie profesora i to był wspaniały człowiek zawsze dla mnie. Bardzo dziękuję. Pani profesor Maria Żmijewczyk, pani profesor. Mikrofon. Wszystko brał udział w tych olimpiadach, ale profesor zapisał się tak w mojej pamięci w momencie, kiedy dostała odznaczenie, o którym była mowa, krzyż kawalerski, czy nawet jakiś wyższy orderu odrodzenia Polski, to było w dużej auli. No, staliśmy tam z gratulacjami, kwiatami. Podeszłam oczywiście też i profesor wyjął z kieszeni krzyżaka, który miał, i powiedział: Maryśka, to się w życiu liczy. Dziękuję. Nie widzę głosów w sali. Jeszcze jest jedna osoba. Marcin Wojanowski. Nie chciałbym już przedłużać tego naszego spotkania i opowiadać o swoich wrażeniach z kontaktów z profesorem Zielińskim. Miałem okazję być chyba na jednych z ostatnich seminariów prowadzonych przez profesora, bodajże w 96 czy 7 roku. To były takie zajęcia jakby dodatkowe dla studentów prawa. I pamiętam zdanie pana profesora, że lasów Syberii by nie starczyło, aby wszystkie normy prawne zapisać na papierze. To mi tak bardzo tkwiło. Chciałbym jeszcze tutaj zapytać się, skąd się wziął pseudonim profesora? Dlaczego profesor został nazwany Gandhi? Czy z powodu jakiejś postawy życiowej, czy to z powodu jakiegoś fizycznego podobieństwa? Także jeżeli państwo byliście z profesorem na co dzień, znaliście go, pewnie znacie jakby genezę tego pseudonimu. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie, a nie ukrywam, że ono pozwala nam płynnie przejść właśnie do tej ostatniej części, w której chciałem przekazać głos pani profesor Wrogowskiej, co też niniejszym czynię. Myślę, że przy tej okazji pani profesor także odpowie na pytanie pana. Odpowiem na to pytanie, mówiąc, że nie wiemy. Tego się nie dało ustalić. Sam profesor powiedział, że też nie wie kiedy. Mówi, pewnie to przylgnęło do mnie wtedy, kiedy biadowałem w czasie studiów w Poznaniu, bo byłem chudy i ubogo ubrany. Być może dlatego ludziom skojarzyłem się z Gandhi. Ale przecież profesor Ziemiński miał też inne jeszcze określenia. W
wojsku w Armii Krajowej przybrał pseudonim Krótki. Koledzy z innych ośrodków akademickich mówili o nim bardzo często długi uczony. Więc, a jedno z takich najpiękniejszych określeń, którego nie używamy, ale które bardzo lubię, to jest nauczyciel nauczycieli. Zatem o profesorze Ziembińskim można mówić nie tylko jako o Gandhi. Ale Gandhi utrwalił się, jeżeli to jest prawda, że to od czasów młodości profesora, no to znaczy, że ten Gandhi ma już dobre 70 albo niemal 80 lat. Ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę i chciałam tylko jedno powiedzieć. Mianowicie bardzo mi zależy na tym, żebyśmy mówiąc o Ziembińskim jako o nadzwyczajnym nauczycielu, pamiętając go jako niezwykłego mistrza, pamiętali ciągle o tym, że Ziembiński był wybitnym uczonym. I to właśnie, że był wybitnym uczonym, dodaje wielkości temu, że był wybitnym nauczycielem i wybitnym mistrzem. To, co on zrobił w prawoznawstwie, to jest rzeczywiście przeoranie polskiego prawoznawstwa. I niedawno katedra organizowała kolejną konferencję, naukową konferencję poświęconą Ziembińskiemu. I okazuje się, że cały czas mamy o czym myśleć, mamy z czym się zmagać i mamy do czego się odwoływać, bo dorobek naukowy, który nam pozostawił Ziembiński, jest dorobkiem imponującym. Dziękuję bardzo. A tutaj, proszę Państwa, wyświetlił się teraz Gandhi, przebrany za Gandhiego. Mianowicie profesor miał wielkie poczucie humoru. I myślę, że był taki mądry jak Gandhi i tylko dlatego został Gandhi. W każdym razie to jest zdjęcie z jakiegoś spotkania towarzyskiego, na którym trzeba się było pokazać przebranym i tutaj właśnie Ziembiński jest przebrany za Gandhiego, a jak koledzy w katedrze mówią, Gandhi przebrał się za naszego profesora.